Ulala. No, wagina tak, skoro mówi, wagina, pizda, cipka, cipeczka, cipulinka, piździuńka, muszeleczka. Moja wagina, cipka, cipeczka, cipunia, cipuńka, kwiatuszek, motylek, pizda? Narząd płciowy, cipka, cipa, pizda, róża, muszelka, Ślimaczek, guziczek. pipka, dziura, otwór, puszek, czemu nie? Ślimaczek, muszelka, joni. Joni, cipka, pusia, ostatnio usłyszałam najnowsze, sowa. Słyszałaś? Sowa. Pęknięty jeż, to jest chyba najgorsze i najbardziej kurwa obrzydliwe ze wszystkiego. Brzoskwinka, piczka. Zawstydza cię to? Moja wagina potrzebuje rozkoszy. Potrzebuje uwagi i miłości, miękkości i twardości jednocześnie. Potrzebuje rozpuszczenia, potrzebuje tryskania sokami. Potrzebuję poczuć się jak bogini, jak pępuszek wszechświata dla tego, który daje jej swoją uwagę. Przyjemność, zaspokajanie własnych potrzeb, otwartość. Nie myślę wagina, myślę cipka. Cipka, od razu się robi przyjemniej. Tak, jak myślę cipka. No, jest przyjemniej, jest fajniej. I taką moc czuję. Myślę, moja cipka. No, moja cipka, to jest to. W 100% z przyjemnością, z żadnymi rzeczami rozrodczymi, ciążowymi i tak dalej. Nic takiego. Ona by zawsze chciała usłyszeć jakichś pozytywnych, dobrych słów. Kurczę, zawsze tak szeroko to wszystko. Ale dobre słowa chyba by było najbardziej takie odpowiednie. Patrzyłam nad nią od wczesnego dzieciństwa. Stawiałam sobie lustereczko między małymi nóżkami i przyglądałam się jej. Znam ją po prostu w każdym szczególe i uważam, że jest najpiękniejszym kwiatuszkiem, tak jak mówiłam wcześniej. Ja miałam taki okres na przykład, kiedy próbowałam sprawdzić, czy ta moja cipka będzie reagowała na przykład na spinacze i w jaki sposób i czy tu można i ten, czy to jest fajne, no bo jak się człowiek na pornolach naogląda różnych rzeczy, a wiadomo, że człowieka skusi, tak, więc zobaczy i BDSM-y, i analne, i tam animalne, i z pieskiem, i z kotkiem, i z myszką, i z koniem, i z czymś tam jeszcze, tak, i jakieś skaki, pisy. To wszystko po prostu człowiek przychodzi taki czas, że chce zobaczyć, no. Więc no to może Eksperymentujesz. eksperymentować, tak, no dlaczego nie? No i fajnie jest, jakby myśli są skupione wokół jakby tego odczucia przyjemnego, że jakby tylko wokół niego krążą, bo wtedy jakby też odczucie się zwiększa. Jest jakby przyjemniej. I co mogę myśleć? O przyjemności, o swoim ciele, na przykład o, nie wiem, jakichś drganiach tego ciała, jakichś takich, nie wiem, impulsach, które przepływają przez ciało. I one jakby przepływają też z różnym natężeniem. I to jest jakby najfajniejsze, że to nie jest taki ciągły rytm, tylko on jest zmienny. Więc no, myślę o nich. Bo im intensywniej o nich myślę, tym ich mam więcej i jest przyjemniej. Wagina kojarzy mi się z kwiatuszkiem, ślimaczkiem, ślimaczącym się rozkosznie, malutką dziewczynką, która figlarnie podchodzi do życia i pragnie czerpać z niego,
wszelkie rozkosze, wszelkie przyjemności. To jest dla mnie źródło mojej przyjemności przede wszystkim. Jest to też miejsce spotkania z moim ukochanym. Miejsce, z którego on czerpie uzdrawiające, życiodajne eliksiry. Uświadomienie sobie posiadania waginy. Tak? Że ja mam cipkę. Taką namacalną cipkę, tak? Pomimo tego, że ja studiowałam, wszystko fizjologicznie wiedziałam, anatomicznie i tak dalej, ale taka pełna świadomość tego, to przyszło dopiero po porodach. Jakby tak uświadomiłam sobie dopiero wtedy dokładnie, co to tak naprawdę jest. Co chciałaby usłyszeć? No ona zawsze musi współgrać jakby w parze. Jeżeli ja się wzmacniam, to chciałabym, żeby druga osoba jakby też coś ode mnie odzyskała, w sensie, żeby też dostała takiego wzmacniacza. Więc jakiegoś takiego, nie wiem, jeżeli by chciała coś usłyszeć, takiego punktu zwrotnego, takiego, wiesz, jakiejś konfrontacji, że ona coś otrzymała, czy też wywołała i czy jest jakby też pozytywny odzew z drugiej strony. Twoja wagina najlepiej się czuje, jak jest sama? Jak nie musi spełniać niczyich oczekiwań? I nikogo zadowalać? Ale siebie. Ale siebie, dlatego masturbacja jest ważna, drogie dziewczynki i chłopcy. Samotność i samokontrola i masturbacja. W tym sensie, że potrafię się tak w pełni otworzyć tylko sama przy sobie, przed sobą. I kiedy to ja mam kontrolę nad swoim ciałem, bo mogę sobie w pełni zaufać i tylko przed sobą się w pełni otworzyć. Kiedy słyszę, że jest odpowiednia, kiedy czuję, że jest odpowiednia. A dla ciebie kiedy ona jest odpowiednia? Dla mnie jest zawsze, bo ja tego tak nie widzę. W sensie ja siebie akceptuję, kiedy jest sucha, kiedy jest za mokra, kiedy jest owłosiona, nieowłosiona i tak dalej. I ja nie mam z tym problemu, bo to jestem ja i to jest w pełni moje. Ale jak mam się, zaraz zacznę płakać, jak mam się przed kimś otworzyć, to boję się tego, że będzie nieodpowiednia i będzie niewystarczająca. I jak słyszę na przykład takie określenia, ale to cipa, to protestuję natychmiast, bo z reguły są używane w takim znaczeniu, że to jest po prostu coś takiego rozmemłanego i bez sensu i w ogóle. Natomiast ja uważam, że cipa to ma moc niesamowitą. Człowiek chyba ma takie jakieś inklinacje do tego, żeby to, co mu sprawia największą frajdę, próbować ograniczyć, bo wtedy ma jeszcze większą frajdę. Że nie jest tak, że myślami się wraca tylko do jednego jakiegoś aktu, czy też jednej sceny, czy jednej, nie wiem, chwili, tylko właśnie to jest taki miks, nie? Że masz po prostu takie nawał różnych sytuacji. Obrazki. Obrazki, tak. Z prywatnej kolekcji. Z prywatnej kolekcji, ale czasami też potrafią być wzbogacone, na przykład, nie wiem, jakieś sceny z filmów. Czyli może... Albo też przyjemnymi jakimiś scenami, kurczę, nie zawsze jednak ten akt seksualny. Czasami właśnie jakieś, nie wiem, czy też związane z przyrodą, czy z kolorem. Kurczę, czasami jest tak dużo jakby tego miksu, że tak trudno mi się... Najczęściej to jest związane z jakimś aktem seksualnym, który się przeżyło albo się widziało i który jakiś wywołał jakiś wpływ na mnie, ale też mogą właśnie być jakieś intensywne kolory albo jakieś takie przyjemne sceny. Czyli można powiedzieć, że wagina ma swoją prywatną galerię. Tak. No fajnie to brzmi. Można tak powiedzieć. Pamiętam, że mam to po prostu zapisane w swoim pamiętniku, taką potrzebę, która się we mnie obudziła wtedy, kiedy się stałam kobietą. Czyli pierwsza miesiączka, pierwsze hormony i pierwsza niesamowita potrzeba posiadania dzieci.
żeby do tych dzieci, prawda, się jakoś tam dorobić, to trzeba uprawiać seks. W związku z tym taka niesamowita potrzeba tego, żeby ktoś cię pocałował, żeby ktoś cię przytulił, żeby ktoś z tobą obcował, być kochaną, tak? Żeby pojawiło się to uczucie. Ale gdzieś tam cały czas jest ten hormon, który powoduje, że ty chcesz się zaspokoić erotycznie. No i jak już trafiasz na swoją łechtaczkę, to nagle zaczyna się po prostu fajna zabawa. I to jakoś rozładowuje to napięcie, ale ciągle jeszcze cały czas może tam coś głębiej, nie? I że może tam ktoś głębiej to jest to w stanie poruszyć. I dlatego te takie miłości pierwsze są tak bardzo intensywne i może nieuświadomiona jest ta potrzeba fizjologiczna, taka bardzo mocna. Jest to tak przenoszone w tę sferę duchową. Tak. Jeśli chodzi o mnie, to no, najczęściej, jeżeli bym miała mówić, to o chęci jakby zrobienia już aktu seksualnego, w sensie, że wyraża jakby chęć, jakby potrzebę jakąś taką, ale czy to mówi, czy wyraża bardziej. Tylko też często jakby ta chęć jest też związana z odczuciami takiej miłości, że to nie jest nigdy taki suchy jakby akt i wyrażenie takiego suchej potrzeby, tylko to jest zawsze związane z uczuciami. Moja wagina mówi, no chyba jest szczęśliwa, tak sądzę. Jestem szczęśliwa, jestem zadowolona. Wykorzystałam wszystkie możliwości. A teraz ich jest już troszeczkę mniej, więc warto było wykorzystać wszystko, co się zdarzyło. Wagina spełniona. No, tak myślę, że wagina spełniona.